Cześć, siemano, ja jestem Bobson i zapraszam Was na kolejny odcinek z mojej serii Lepszy spadek niż upadek Farming Simulator 22. No i w dzisiejszym odcinku zająłem się trawą, trzeba było skończyć akcję kiszonka, więc z tego względu, że jakieś deszcze tutaj zaczęli zapowiadać, także trzeba to było przed tym deszczem wszystko ogarnąć i pozbierać. Także no w pierwszej części, jak widzicie, zająłem się zgrabianiem. Pozgrabiałem sobie tutaj tą jedną łąkę, potem na drugiej łące puściłem już sobie pracownika, żeby mi zgrabiał. A ja sobie wziąłem czwóreczkę z prasą i zacząłem tutaj prasować. No i oczywiście jak tutaj skończyłem, to przejechałem sobie potem na ten drugi kawałeczek. No i udało się całkiem sporo belek zrobić z tej trawy, także liczę, że jakieś fajne pieniądze tutaj wpadną przez zimę ze sprzedaży tej kiszonki. W poprzednim odcinku była uwaga w komentarzach, że trochę za głośna jest muzyka podczas tego, gdy mówię, także dzisiaj troszeczkę pogłośniłem mikrofon, no i ściszyłem trochę muzykę, także dajcie znać, jak to teraz wygląda. Mam nadzieję, że powinno być wszystko w porządku.
A jak widzicie, sprasowane belki zbierałem sobie prosto z pola i przywoziłem to na gospodarstwo, no z tego względu, że prościej jest mi to tutaj owijać na gospodarstwie i od razu sobie układać do stogu. Także Władek znowu wyciągnięty ze stodoły, odczepiony od pasza wozu i troszkę roboty tutaj zrobił. I też już wspominałem o tym na poprzednim owijaniu, że chcę sobie wymienić chwytak do tych belek owiniętych, no i tak też zrobiłem. Także ten chwytak, który miałem wcześniej, sobie sprzedałem, no bo przy tym turze niestety ciężko było nim operować. No i kupiłem sobie właśnie taki chwytak tutaj, który podbiera belki od dołu. Myślę, że też całkiem fajnie to wygląda, no i przynajmniej wygodniej mi jest takim chwytakiem tutaj operować przy tym owijaniu. I jak to sobie wszystko owinąłem, no to na stogu ponad 30 belek mam, także będzie co sprzedawać przez zimę. No wszystkie te belki pójdą do sprzedaży, bo jeszcze na wiosnę oczywiście będzie kiszonka z żyta robiona, także tych belek jeszcze też sporo na pewno będzie. Ja już sobie tą robotkę skończyłem poza odcinkiem, także Wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na kanale i o zostawieniu jakiegoś komentarza po sobie. I trzymajcie się, do kolejnego odcinka, cześć!